Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Space Mechanic Simulator. Proszę Państwa, gra, która w dniu dzisiejszym ma swoją premierę planowo na Steamie, tak jest, czyli 11 sierpnia 2023 roku. Jak widzimy na załączonym obrazku, gra posiada język polski, posiada też muzykę, którą ja wyciszyłem, bo wiadomo o co chodzi, czyli o prawa autorskie. I zobaczymy, z czym to się je. Ja oczywiście odpaliłem tę grę, poustawiałem wszystko, bo tutaj było po angielsku, była niższa rozdzielczość, Full HD, a nie 2K, więc to trzeba było zmienić. Natomiast nie grałem, więc standardowo ten efekt taki wow, albo pozytywny, albo negatywny, no będzie oczywiście tutaj na bieżąco, na żywo, prawie, dla mnie tak, dla was nie, ogarnięty. Także to jest to, co wy lubicie, że ja z wami się uczę i tak dalej. Tryb scenariusza, proszę państwa, zobaczmy. Możemy wybrać poziom trudności, średni, no niech będzie ten średni. Ricky Riddle. To jak Tom Riddle z Harry'ego Pottera, nie? Wiek 28 lat, młodszy mechanik. Mamy kontynuować. Co tutaj w ogóle jest? W trybie... Ja chcę średni. W trybie średnim otrzymujesz nieco podwyższone wynagrodzenie za ukończone misje, a zużycie zasobów skafandra jest powolne. Okej. Jeżeli to jest Mechanic Simulator, to prawdopodobnie będziemy musieli coś naprawiać, ale... O, czekajcie. A, bo to start trzeba, nie wczytaj. Sorry, nie ma czego wczytywać. To jest podstawowe szkolenie obejmujące korzystanie ze skafandra kosmicznego oraz zarządzanie misją. No, zdecydowanie mi się to przyda, bo wiadomo, skoro nie grałem... O kurczę, blade, ja nie nadążam czytać, co tam było. No dobrze, witaj w... Aha. Dobra, nie będziemy się... O, historia konwersacji. Dobra, witaj, mam na imię Aita, Artificial Intelligence Training Assistant. Witaj w centrum szkoleniowym Astropticon. Proszę bardzo, fajne nazwy. Szkolenie podstawowe rozpoczniemy od sterowania lotem. No dobra, troszeczkę za szybko tutaj to znika. No, można byłoby to spowolnić trochę, taka sugestia dla twórców. Mamy przytrzymać A lub prawy drążek. Generalnie... Nie wiem, na jakiej podstawie gra wykrywa mi kontroler Xboxa, ale tak na dobrą sprawę to ja tu nie mam nic podłączonego. Przytrzymaj spację lub... Dobra, spację, aby przesunąć w górę, ok. Lewy kontrol, żeby w dół, ok. W, aby przesunąć się do przodu. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Przytrzymaj S, aby przesunąć się do tyłu. Patrzcie, jak tutaj te... Silniki takie manewrowe, nie? Lewy shift, aby zwolnić i zatrzymać się. Dobra. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby odwrócić wzrok od aktualnego kierunku. Czyli po prostu się obrócić. Przytrzymaj Q, aby obrócić się w lewo. Aha, czyli... O! Ja cię kręcę w każdym kierunku, słuchajcie. Dobrze, właśnie przyznano ci licencję A1. Kolejnym krokiem jest szkolenie w obsłudze... wyświetlacza HUD. Zauważ, że zawiera kilka elementów aktywnych. Dobra. Otwórz teraz... Co mam otworzyć? Cele? Po lewej stronie. To są cele. Dobra. Ten panel wyświetla aktualne zadanie, ale będziesz również wyświetlał przydatne wskazówki. Używaj go, kiedy masz wątpliwości, co powinieneś zrobić. Dobrze. Teraz mamy spojrzeć na prawą stronę wyświetlacza HUD. Znajdziesz tam aktualne poziomy zasobów skafandra oraz ustawienia latarki. Zwiększ moc latarki używając przycisków na HUD lub używając klawiszy sterowania latarką. Dobra, czyli co? Czyli... Tutaj mamy, możemy sobie w ten sposób to ogarnąć, dobra. Ona się nie rozładuje? Latarka jest bardzo silna, ponieważ korzysta się z niej nie tylko podczas wykonywania napraw, ale również w celu znalezienia drogi w ciemności, jeśli to konieczne. Na silniejszym ustawieniu latarka będzie szybciej zużywała energię. O, właśnie. Zapoznajmy się teraz z obszarem roboczym w wahadłowcu. Podleć do stacji serwisowej. Okej.
Ja bym to wyłączył, bo ja tu wszystko dobrze widzę. Co jest dziwne tak naprawdę, ale tak, widzę. Dobra, tutaj mamy... Czekajcie, jak to się opuszczało? Kontrolem, tak? O, ty synu. Wiecie, żeby gdzieś nie łupnąć. Aby uzupełnić zasoby skafandra, wskaż stację kursorem i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Okej, okay, no dobra, no to sprawdźmy. Podlećmy sobie tutaj. Tylko nie walnijmy w coś. A ciekawe, co by się stało, jakbyśmy walnęli. O, to może być ciekawe. Dobra. Zasoby są darmowe podczas szkoleń. Okej. Okay. Czy to już? Podłącz cargo bay door. Co oni chcą? Czego wy chcecie? Czekajcie, bo oni mi coś tam pokazują. Czego wy ode mnie chcecie? Co ja mam podłączyć, kuźwa? Podłącz cargo bay door. Tutaj, że niby. Dobra. Oj, będzie się działo. Ja bym się troszeczkę, w ten sposób obrócił, może. Synu! Ty, kurczę, zaraz coś dupniesz. Powiem wam, to nie jest takie hop-siup. Dźwignia. Jak blisko muszę podlecieć? Chyba tyle wystarczy. Dobra, tyle wystarczy. Już. Czy to już? Okej. Okay. O, zamykam. Poczekaj, bo moja głowa. Synu mój. Aha, czekajcie, bo tu coś było. Gdyby zaistniała potrzeba otwarcia drzwi ładowni z zewnątrz, wahadłowiec posiada dodatkowe dźwignie zewnętrzne. Otwórzmy ponownie lewe drzwi ładowni, korzystając z zewnętrznego przełącznika. No dobrze, dobrze. Kurde. O, jak mnie obróciło tutaj. Gdzieś tam zahaczyłem i dlatego. Ale w porządku. Lecimy tu. Synu! Nie tak szybko, kuźwa. Gamoniu jeden, ty. Co ty tam robisz? Mistrzuniu. Czekajcie. Trzeba tam podlecieć. To, mówię wam, to nie jest taki hop-siup, jakby się wydawało. To trzeba dobrze kontrolować wszystkie kierunki, bo za chwilę gdzieś tam odlecimy. Ale ładny ten wahadłowiec. Muszę przyznać. Ciekawe, czy nim też będziemy latali. Dźwignia, dobra, dobra. Już, tylko podlecę sobie tu. Zwolnij, synu. Bo to się źle dla ciebie skończy. Czy stąd mogę? Mogę. O, i już mnie pyknęło, no. Dobra, odłącz cargo bay... czekajcie, warto pamiętać o dźwigniach zewnętrznych. No dobrze, znakomicie, to wszystko, co jest wymagane dla licencji A2. Podleć do hub i kliknij na nim za pomocą lewego przycisku myszy. Dobrze. No to proszę bardzo, attention. I... Jedzie, bo ja manewruję tutaj. Takie manewry, kurczę, że zaraz tutaj gdzieś odlecę. Dobrze, uno momento. Nie, no powiem wam, całkiem fajne to jest. Dobrze, i co my tutaj mamy? Osobiste, tak? Okej, a mamy jeszcze licencję A3. Możesz pracować z ciężkimi obiektami. No takie chocki klocki, dobra, tu inwentarz. Twoje przedmioty. Co ty mamy? Tam plastik mamy, tak? Czy co? Handel elementami, to będziemy mogli... Wow! Jeśli trafisz na zepsutą część, której z jakiegoś powodu nie możesz naprawić, możesz po prostu użyć nowej z magazynu wahadłowca. Oczywiście nie za darmo. Te rezerwy są własnością Astropticon i nie można ich tak po prostu wziąć. Należy je zakupić i traktować jako koszty wykonania zadania. Przejdźmy teraz do panelu handel zasobami, dobra? Tutaj możesz handlować zasobami z firmą. Wahadłowce zawsze mają pewną ilość rezerw, ale aby nie promować nieefektywnej pracy, mechanicy zawsze muszą zapłacić za surowce, których używają. Z drugiej strony, firma zawsze chętnie odkupi nadmiar zasobów, jeśli zechcesz je sprzedać.
Możesz rzucić okiem na panel Drukuj elementy, ale ponieważ będzie on wyjaśniony w innym szkoleniu, proponuję przejść od razu do panelu Misje. No dobra, zobaczmy. Tutaj możesz przyjmować... Aha, podstawowe szkolenie. Tutaj możesz przyjmować nowe zlecenia. Niektóre misje wymagają posiadania odpowiednich licencji lub podróży do odległego miejsca. Podróże kosmiczne nie są tanie, więc staraj się nie wybierać misji losowo. Aby zaakceptować nową misję, trzeba najpierw sfinalizować aktualną. To samo dotyczy misji treningowych. Sfinalizujmy teraz obecną misję. Misję. Dobra, ziemia. Podstawowe szkolenie, wymagane licencje, cena 0 euro. No, okej. Okay. Zamknąć misję? No, kazali to tak. No. I co teraz będzie? Nie dostałem nic. To że za darmo. Okej, ja tutaj latam. No dobrze, znakomicie. Teraz możesz wybrać nową misję. Jak widzisz, prawdziwe misje wymagają przynajmniej jakiejś umiejętności naprawy. Ale na liście znajdziesz również misje treningowe. W miarę pozyskiwania kolejnych licencji, nowe misje staną się dostępne. O ile podstawowe szkolenia są darmowe, bardziej zaawansowane szkolenia są płatne. Możesz wyjść z hub i przećwiczyć to, czego się nauczyłeś, lub wybrać kolejną misję treningową. Tymczasem przyznaliśmy ci licencję A3. Twój trening podstawowy jest ukończony. No i bardzo fajnie. To mi się podoba. O, tutaj widzicie, to tych licencji to trochę będzie, bo tu dla przykładu M1, E1, nie? To taka, kurczę. No dobrze, to może być naprawdę fajna gra, powiem wam szczerze. Ale oczywiście, drodzy państwo, to i tak od was zależy, czy z tej gry będzie seria, czy też w kilku odcinkach się pobawimy, a później oczywiście, no nie. Dobra, czyli to mamy zaliczone, tak? To już jest status misji niedostępna, to mi niedostępna. Podstawowe szkolenia. To jest ukończone. Tutaj potrzebujemy misję, więc to nie. Czekajcie, cele zamknijmy, o. Czyli generalnie to jak na razie, z tego co widzę, nie posiadam. Żadnych dostępnych dla mnie licencji, które mógłbym, znaczy licencji, misji, które mógłbym wykonać ze względu na brak licencji. I tutaj licencja M1 by się przydała. Wyjdźmy z tego. Co oni tam chcą? Czego chcecie? Chcecie czego? No to jednak wejść tam trzeba, tak? Kurde. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, o co mi chodzi. Akceptuj misję. Ale nie mogę, no. Przecież nie mam tych licencji. To o co chodzi? Czekajcie, cele? Tutaj nic nie ma. Ajajajajajajajaj, osobisty astronauta. No mamy tylko te 3 licencje, okej. Okay. Co oni by chcieli? Akceptuj misję. Jest dostępna. A, dobra, czekajcie. Podstawowe naprawy. Akceptuj tę misję. To szkolenie obejmuje podstawy wykonywania napraw. Dobra. Czyli tamta, która była, to wiadomo. To już się skończyła i została zakończona, ale po wyjściu i wejściu pojawiła się nowa. Podleć do panelu TG1. Jest on zaznaczony na twoim hadzie. Ciekawy jestem, czekajcie. Ciekawy jestem, tutaj mamy prędkość na dole. Jak szybko można lecieć, ale lepiej nie przesadzajmy, bo mówię wam, jak rypniemy, to dopiero będzie. Hamuj, synu. Hamuj, hamuj. A to jest jakiś ludek, czy co to jest? A nie, to cień mój był. I zaraz pytanie brzmi, czy to jest od drugiej strony, czy to jest tu pod spodem, czy jak to wygląda, ale możemy sobie to obejrzeć z każdej strony, więc... Zobaczmy. O się, kuźwa, rozpędziłem. No to takie fajne. No nie wiem dokładnie, co to niby jest, ale... Panie! Odlatujesz gdzieś, kuźwa! Co ty odpierdzielasz, synu? Zabijaj się tam. Zaraz się zdziwię. Ten jak mi tutaj dyszy do ucha. Skubany. No dobra, no jakoś tu podlecimy elegancko. Fajne, fajne. Nie można się za bardzo tu rozpędzać, bo...
mogę tego ostro pożałować. Patrzcie, no. Dobra, proponuję ogarnąć temat następująco. Rozpędźmy się mniej więcej tak do 5 metrów na sekundę i ciśnijmy. No nie trzeba cały czas trzymać tutaj klawiszy. Można ustawić prędkość i puścić klawisz, więc to tyle dobrze. Ta mysza to tylko zmienia widok, słuchajcie. Ona nie nakieruje. Trzeba jednak tych klawiszy użyć, nie? Żeby ten kierunek jakoś tam zmienić. Dobra, ja tu lecę. Trzymajcie kciuki. Dlaczego odnoszę wrażenie, że zaraz coś się stanie? Dobra. Mógłbyś wyhamować. Jeśli znajdujesz się w umiarkowanej odległości od obiektu, możesz poznać jego nazwę, wskazując go kursorem. W większych odległościach informacja będzie wyświetlana na niebieskim tle. Ale gdy będziesz wystarczająco blisko, by wejść w interakcję z obiektem, wskazanie będzie wyświetlane na zielono. Dobra. TG1. I teraz co? Weź ty się, kuźwa, zatrzymaj, no. Weź mi tu kliknij. Synu. O. Mamy to kliknąć. Gdy jesteś w zasięgu interakcji z obiektem, możesz nacisnąć lewy przycisk myszy, aby wejść w tryb interakcji. Wprowadź teraz tryb interakcji za pomocą przycisku TG1. Proszę. OK. Podczas interakcji z obiektem nie możesz się poruszać, ale możesz się rozglądać. Możesz także powiększyć obiekt, aby przyjrzeć mu się dokładnie, używając scrolla. O. Dobra. No to o, w ten sposób możemy, OK. A prawym się rozglądamy? Tak. Ale ruszać się nie mogę. Wiecie co? Powiem szczerze, że przy jakichś takich naprawach to nawet lepiej. Mysz środkowa. Co ty chcesz teraz? Otwórzmy teraz panel. Dobrze. Będziesz musiał usunąć wszystkie śruby trzymające go za pomocą śrubokręta. A mogę to oddalić? Nie, nie mogę tego oddalić. Dobra, przywołaj swoją skrzynkę środkowym przyciskiem myszy, no. A, dobra, trzeba przytrzymać. A, to ja tu ze scrollem to mam mały problem w tym moim Logitechu, więc... śrubokręt, wkrętak, proszę. Pyk. Teraz wskaż każdą śrubę i naciśnij lewy przycisk myszy. Ale że... A, to takie tu. Dobra. A, tej nie. Okej. Czyli która teraz? A ta. To nie możesz pokazywać? O co tobie się rozchodzi, no? Dobra, jakieś to takie... Dobrze, trzeba się tym krzyżyczkiem tu sugerować, a nie tym celownikiem. Dobra, teraz wskaż każdą śrubę. No dobrze, no dobrze. No to proszę uprzejmie. O, widzicie? Teraz jak tym krzyżykiem najadę, to już jest dobrze, a ja myślałem, że to tym trzeba celować. Dobra, tam. Damy radę. Dobra. Mając usunięte wszystkie śruby, możesz teraz zdjąć samą pokrywę. Wystarczy wskazać ją i nacisnąć lewy przycisk myszy. Ale jak rozumiem, śrubokręt muszę schować, tak? Bez narzędzia. I? A, dobra, to musiałem przesunąć. Okej. Zazwyczaj przed zdemontowaniem rury należy zakręcić zawór. W tym zestawie treningowym rury są puste, więc nie ma ryzyka wycieku, a zawory przekręcamy tylko... Co? Tylko jako ćwiczenie. Zamknij teraz zawory. TSV 1, 2 i 3. Dobra. Ale to wiecie co? Przybliżmy sobie może, bo ja to nie widzę tutaj. Okej. Kurde, A, dobra, bo to... Okej, na okrętkę. Dobrze, no to człowiek całe życie się uczy, drodzy państwo. Jeszcze ten, tak? Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, aby ponownie przywołać skrzynkę z narzędziami i wybierz klucz. W porządku. Proszę uprzejmie. Użyj klucza, aby odłączyć wszystko, co blokuje drogę do uszkodzonej rury. Jeśli coś jest przymocowane śrubami, musisz je najpierw usunąć. Po prostu wskaż je jedną po drugiej i naciśnij lewy przycisk myszy.
No dobrze, mamy tutaj takie coś. Kurde. Okej, czyli to lewe gwinty są. Cholera. Nie rozumiem tego za bardzo, ale... To rzeźdy panie, bo czekajcie. Jak ja mam to, cholera? Czy to się kuźwa odkręca, czy zakręca, czy... Czekajcie. Aj. Okej, no nie rozumiem tego za bardzo. Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Dziubaszki. Czy ktoś z was to rozumie? Bo to się niby odkręca, no dobra, no ale... Dobra, co teraz? Czy ja to już mogę zdjąć? Tak. O, dobra. Fartownie się udało. Nie, nie, ten się nie odkręca. Bożeż ty mój. Czekajcie, bo tam coś jeszcze... O. Dobrze, teraz włóżmy wszystkie części z powrotem do środka. Znajdziesz je w panelu szybkiej inwentaryzacji na dole ekranu, klikając na pasek tytułowy. No dobra, no to dawaj to. Okej. Okay. Takie rzeczy mamy tu. Teraz uchwyt z powrotem. O, i zaraz będę z powrotem zakręcał. Pamiętaj, aby włożyć z powrotem śruby. Jak włożyć śruby? No dobra, no wybierzmy klucz. Halo, klucz. Kurde. Dobra, tak będę kręcił, może się uda w końcu. O, widzicie? Pomacham. Dobrze, no to jakiś tam sposób znaleźliśmy, drodzy państwo. Ponieważ mechanicy często zapominają o ponownym otwarciu zaworów. Aha, czyli teraz musimy po prostu zawory odkręcić. To się ręca przyda. Dobra, i jeszcze ten. Otwórz skrzynkę elektryczną TRB1. Będziesz musiał najpierw odkręcić śruby. Dobra, gdzie ta skrzynka jest? O, dobrze. Czyli tu śrubokręt. I mamy... fajnie, że jeżeli się kliknie, zobaczcie, to pokazuje, że najpierw śruby i zaznacza te śruby, więc dobrze, no. Mamy jakąś tutaj podpowiedź. Halo, misiu. Dobra. A tu wystarczy trzymać. Okej. Okay. Dobra, teraz musimy to zdjąć. I co? W skrzynce jest sterownik PLC. Nie ma załadowanego programu i nie pełni żadnej funkcji, ale ma zasilanie. Wymontuj teraz baterię TB1, która znajduje się obok skrzynki. No i co? I też śruby, tak? Ale tym razem potrzebujemy klucza. No to wybierzmy klucz. Może ja to sobie to przybliżę, będzie lepiej. Strasznie ciemno jest, drodzy państwo. A to po prostu wystarczy w którąkolwiek stronę machać i to się podkręca. Czy gdzieś jeszcze? Czy to już wszystkie śruby? No, tam nie widać za bardzo. Ale, zaraz, bo latarkę możemy sobie... O, przepraszam państwa uprzejmie. Taki ze mnie gamonie. Zaraz, nie mogę się poruszać, ale jednak mogę. O, ty, poczekaj! Nie odlatuj, kuźwa. Co ty robisz? Dobra. Jeszcze te dwie tutaj. Dobra. Udało się. To teraz co? Ręcą możemy to wyciągnąć. Nie. Chwileczkę. Spójrz na sterownik PLC. Nie ma zasilania. Zamontuj go ponownie. Zaraz. No to... To co? To baterie, no... Ale zawracacie dupę, powiem szczerze.
Tyle się naodkręcałem, żeby teraz się pozakręcać, tak? Panie. No ale dobra, no nauczyć się trzeba. Potem nam będzie trochę może łatwiej. Dobra. Niektóre sterowniki mają dość stary firmware i nie uruchamiają się ponownie po odzyskaniu zasilania. Trzeba je resetować ręcznie. Zresetuj ten sterownik. Kuźwa, ale jak? Jak mam to zrobić? Gdzie mam to? Szczerze powiedziawszy? Jak ja mam to zrobić? Jest tutaj gdzieś coś zaznaczone? Jak mam zresetować sterownik? Akumulator? Mieszany sterownik PLC. Zobaczmy, czy mamy coś tutaj. Miernik, palmtop. Może tym. Obsługa PLC. Stan urządzenia. Nie podłączono sterownika PLC. To chcecie podłączyć, no. Chuźwa. Skanuj kod QR. To nawet takie rzeczy tu będą? No nie podłączono, dobra. Szczerze? Dajcie mi chwilę. Wiecie co, ja zacząłem tu coś odłączać. Tego odłączyłem dziubasa. A, trzeba tu chyba śrubki odkręcić, okej. Okay. Co ty się tutaj, co tu się robi? Już nie wiem, czy przykręciłem, czy odkręciłem, cholera wie. Dobra, zobaczmy. Mogę cię odpiąć? Mogę. A ciebie? Tak, a ciebie? Też. Przycisk reset. Dobra, weźmy to, włóżmy to z powrotem, bo... Cholera. I zresetujmy to. Tu jest przycisk reset, którego wcześniej nie widziałem. Dobra. Udało się, słuchajcie. Czasem podczas napraw będziesz musiał wyłączyć zasilanie. Twoim obowiązkiem będzie przywrócenie pełnego funkcjonowania obiektu po zakończeniu napraw, więc nierzadko będziesz musiał zresetować jakiś kontroler. To już wszystko. Zamknij skrzynkę elektryczną. No w końcu, kuźwa. Czyli co? Czyli to dajemy tu. I śrubokrętem, wkrętakiem, tak, to wszystko tu ładnie, elegancko poprzykręcamy. Jeszcze to, tak. I teraz jak to było? To wkrętakiem było, tak. Dobra. No tak, żeby to później, proszę Państwa, nie okazało się, że to będzie tak jak z rozbieraniem malucha, że połowa części zostanie, nie? Myśl środkowa? Co ty chcesz? Wyjdź z trybu wstawiania, wybierając odleć z przybornika. Odleć. Dobra, twoja licencja M1 została przyznana. Dobra, a my musimy, słuchajcie, teraz udać się do wahadłowca, bo tu 47% tlenu nam tylko zostało. Już jakby, czy pomijając kwestię energii. Gdzie teraz ten wahadłowiec jest? O, lera. O, to właśnie to, kurczę. Dobra, jest i on. Ciśniemy. Attention. Misja ukończona. Teraz to my musimy się tam naładować, drodzy Państwo, to naprawdę, to za chwilę. To wcale nie są bezpieczne rzeczy. O kuźwa. Synu, przesadziłeś.
Tam celuj. Dobra, misja ukończona, następny, ale ja to najpierw... O właśnie, hub osobisty, ale to za chwilę. Na razie chcę tutaj się udać do mojego stateczku. No, bardzo fajny, taki Apollo, któryś tam. No, dajesz, tylko nie tak prędko. Siaczku. My potrzebujemy tlenu, bo tak coś już obraz zaczyna mi śnieżyć. O, delikatnie, co by nie było. Najpierw się uzupełnia, a potem ten hub osobisty odpalimy. Także powolutku, po cichutku. Przystańmy tu i... Jak to działało? A, bliżej trochę. O, panie, dobra, jest tankowanko. Dobra, wszystko na seteczkę. I co? I teraz to mamy kliknąć. Misję i finalizuj misję. No, potwierdź. Okej, okay, misja ukończona. Super, nic nie dostaliśmy, ale też nic chyba nie wydaliśmy. No dobrze, proszę Państwa, ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego pierwszego materiału z gry Space Mechanics Simulator. Napiszcie oczywiście w komentarzach, co myślicie na ten temat. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.